Siemane maneczko widzowie, dziś do Fortnite wszedł festiwal zimy. Co za tym idzie, wróciła chatka z prezentami, prezenty też pojawiły się w grze, a nawet taki święty Mikołaj jeździ po mapce. To oczywiście nie wszystko, bo między innymi mamy też darmowego skina, którego możemy odebrać na PC. Blizzabel się nazywa i za darmo go można odebrać, ale jak już odbieracie, to nie zapomnijcie pisać kodziku Manojek, będę bardzo wdzięczny. Serio mówię. Ale moi drodzy, w te święta to nie wszystko, ponieważ ja dzisiaj będę otwierał prezenty, ale też wraz z Epic Games będę dawał prezenty. Bo jak mówiłem wam w poprzednim odcinku, dostałem naprawdę sporo fajnych kodów. No i dzisiaj nie dość, że dla osób, które komentują ten film, trzeba wpisać słowo zima, jako prezent zostawić łapkę w górę pod tym filmem. No i oczywiście suba z dzwoneczkiem, te trzy rzeczy są obowiązkowe. No i aż trzy osoby z komentarzy wygrają po jednym pakiecie, a do wygrania pakiet polarowy, pakiet frozenowych legend i pakiet Minty Legend. Więc trzy naprawdę mega fajne pakiety. To jednak nie wszystko, ponieważ w samym dzisiejszym filmie ukryte będą trzy kody na pakiet nowy startowy, więc trzeba uważnie oglądać. One gdzieś w pewnych momentach na ekranie się pojawią. Kto pierwszy je wpisze, będzie mógł się cieszyć. Link, w którym możecie wykorzystywać kody, znajdziecie oczywiście w opisie. Pamiętajcie o komentarzach, łapkach, subach, dzwoneczkach, kodziku Manojek. Ja przez ten przydługi wstęp w ogóle zapomniałem, co my dzisiaj robimy, a ja mam plan grać tylko broniami z prezentów, więc latam jak debil w poszukiwaniu tego pana z tymi prezentami, no ale tak nie za bardzo to wychodzi, więc wychodzi na to, że spędzenie połowy dnia w powietrzu, no nie oddało za bardzo. Co to jest? Bryłka węgla? Umówimy się tak. Dopóki nie znajdę prezentu, mogę grać pierwszą bronią, którą znajdę. Więc akurat to był PM i bardzo mnie to w miarę cieszy. A jak potem znajdę już więcej rzeczy, znaczy znajdę prezent, to będę grał prezentem. Na moście oczywiście dwa Spidermany były, ale ja znaleźć żadnego nie mogę. Jestem ciekaw, czy prezent w ogóle da się znaleźć na glebie. Wydaje mi się, że powinno się dać, kiedy zawsze się dało. No i mam nadzieję, że tutaj również nie jest inaczej. No nic, pozostaje mi jeździć i szukać pana prezenciarza. Bardzo bym chciał cokolwiek dostać. Mamy oponenta. Oczywiście oponent musiał się wybudować ultra głęboko. A już nie mam maca, tak? O, a tu jeszcze jeden jest. A to jest w ogóle pan lama. Dobra, wiecie co? Ja się zabijam, elo, elo. Mam ogólnie 2 HP, jeżeli to przeżyję, to będę jakimś najbardziej szczęśliwym graczem świata. Ale, uwaga, może się uda, może się uda. Totalnie się nie stresowałem. Tak było nawet planowane. Ten challenge robię praktycznie co roku, ale jest on ciężki. I solo jest on jeszcze cięższy. Ja to na solo to mam może 0,5% win ratio, więc no, jest ciekawie. Wiecie co? Skoro nie mogę znaleźć prezentu, to sobie chociaż ulepszę trochę mojego PM-ika. To nie jest duża różnica, a zawsze to łatwiej będzie mi może się jakoś obronić. Tak ogólnie rzecz biorąc, to tutaj gdzieś widziałem jakiegoś typa. Ty, ja już widzę typów. Nawet widzę więcej niż jednego typa. Wydaje mi się, że dojeżdżając z jedną bronią, no to tak trochę jest głupie, co robimy. Ale próbujemy, prawda? Czyli kolega mi wleciał na głowę, co jest? A, nie mam broni drugiej, żeby cię zabić, kolego. Gdybym miał, to już byś nie żył. No ciężko znaleźć te prezenty. Pierwsza broń i jest, moi drodzy. Tak jak przystało na dżentelmenów, skoro nie możemy znaleźć. Sami wiecie... Co jest grane? Okej, super, czyli nie mogłem typa zabić tylko dlatego, to nawet nie ma sensu zbytnio logicznego. No dobra, ale skoro nie mogliśmy znaleźć dziadka z maszynami robotniczymi, to znaczy, no wiecie z czym, to postanowiłem, że polecimy normalnie i po prostu poszukamy tego dziadka. Ty, gościu! Aha, ja mam 2 naboje, uwaga. A, już nie mam naboja. Uwaga, skillofa go robimy, skillofa! Pum, pum, pum! Jestem jakiś nie najgorszy w tą grę komputerową. Tak w ogóle to tutaj mamy loot, więc też zbieramy. O, tego akurat nie chcę. Szybko aptekę walimy i co? Idziemy szukać prezentów. A tutaj pan co robi? Ty, ja nie wiem, czy to nie jest jakiś aktor. A ty, tutaj cukierki znalazłem. Dzięki, tych już panów poznałem, ale o tym pewnie troszeczkę później będzie. No i dobra, jak na razie wszystko ładnie, wszystko tutaj pięknie, tylko mówię, jeszcze tylko prezent znaleźć i naprawdę będę przeszczęśliwy. Fajnie, że chociaż kolegę dałem radę dorwać. Ale no prezentów jak Manojek nie miał, tak nie ma. Latam przy drogach i nic nie widzę. Nie wiem, czy to moja wina, czy naprawdę usunęli tego Mikołaja. Pani tutaj co robi? Koleżanko, nie wiem jak bardzo warto dojeżdżać, ale myślę, że na przykład tak można całkiem przyjemnie dojechać, bo czemu by nie na przykład. Tak czy inaczej, to nadal nie jest to, czego szukamy. Ja nie wiem, to jest najtrudniejszy challenge na świecie. A tu kolega jest jakiś również. No co ty?
Nie wiem, co oni nie mieli, nie miał maca czy coś, tak troluje? Ale miał złote, fajne rzeczy. No dobra, pozbieramy. Ile miałeś użyć? 47, a to więcej niż ja. A, ale nie dało mi więcej. No nic, no fajnie, że 5 kili, fajnie, że sobie radzimy z jedną bronią. Nadal nawet nie widziałem prezentu na glebie, to nie tak powinno wyglądać. A tutaj co, pan próbuje tam dojeżdżać kogoś? E, zostaw. Ojoj, tato ma chyba jakiegoś mitycznego tego karabina. Ty no, ponosi cię chyba coś. Leżysz. Nie no dobra, ten Spider-Man no ogólnie jest super, ale jak się umie korzystać? No to jaki to sens wygrywać mecz, w którym robisz challenge, a nie masz challenge'u? Znaczy no granie jedną bronią to jest jakiś tam challenge, ale no bez też przesady, tak? Dobra, wpadamy na typa i nie zastanawiamy się nawet. Ja myślę, że to jest najlepszy pomysł. Nie będziemy czekać, aż mu się odnowi każde zdrowie i wszystko, prawda? Ty on jest na hita. Skillofa, skillofa! Gdzie on jest? Nie widzę tego typa, co mnie dojeżdża. Jest wysoko, widzowie. Jak Manojek zabija typów z killoffa, to naprawdę musi być wysoko. Tylko problem taki, że już teraz nie wiem, co się zbytnio dzieje. I mam bardzo mało hapsa. Zostaw, zostaw. Ja cię prawie zabiłem ostatnio. A, nie przeładowane. Kapi 3 z dwoma killami pokonuje Manojka, który robił challenge tylko... z balony? Tylko prezenty? Nie mając prezentów. A teraz zobaczcie mój mecz przed tym meczem, czyli mój drugi mecz. Widzowie, prezent jest. To znaczy, że prezenty nadal, znaczy, że są jako item, więc nie muszę tylko i wyłącznie martwić się o to, żeby znaleźć tą ciężarówkę. To jest dobra i zła wiadomość w jednym. Zła dlatego, że znowu nie mam żadnych itemów. Widzowie, tam coś jedzie. Ale to chyba nie jest Mikołaj z prezentami, co? Ty, a czemu oni we dwójkę jeżdżą? To może być... Dawaj prezenta! Co on rzucił? Cukierka! Co tu się odwala, ty? Czegoś takiego też nie widziałem. Masz coś innego poza cukierkami, czy nie? Jakbyś prezent dał? Świąteczne sanie, prowadź. Twoje świąteczne sanie czekają. Dzięki! Ale wolałbym chyba tą ciężarówkę, co daje prezenty, tak szczerze powiedziawszy. Trochę na farcie udało mi się też znaleźć Spidermana, więc teraz mogę dużo łatwiej latać w pewne miejsca, przeszukiwać, może znajdę jakiś prezent, a może znajdę i ciężarówkę, bo będzie mi po prostu dużo łatwiej ją znaleźć, więc... O, znowu pennik jako pierwsza broń, to mi się podoba. Skoro tak już jest fajnie, to naprawdę zaczynają pojawiać się jakieś szanse, że nie padniemy od razu. O, upgrade, dobra, dopóki nie mam broni z prezentu, to naprawdę będę upgrade'ował wszystko, co tylko się da. Zobaczmy na szybko, czy tutaj na ziemi gdzieś może nie leży jakiś prezent, ale nie wydaje mi się. Mam w planach trzymać się koło głównej drogi, po to, żeby może kiedyś znaleźć tą ciężarówkę. Powiem wam tak, widzę coś, co trochę mnie martwi, bo oznaczyłem tutaj sobie broń, no technicznie ten karabin jest w prezencie, więc wydaje mi się, żeby to jakkolwiek miało sens, powinniśmy ten karabin wziąć i tylko nim grać. No bo na swój prezent to i tak chyba nie zasługuje, coś tak mi się wydaje. Ej, znalazłem kolejny prezent! Otwarty, ale może ktoś tu wyrzucił jakąś broń. Jest! Nawet dwie bronie, dobra! Biorę ten shotgun. No nie ma co chyba marudzić. Jest to z prezentów? Oczywiście, że jest to z prezentów. O, uwaga, kolejny prezent! Nie omieszkam sprawdzić, co w nim się znajduje. Okej, okay, no nic ciekawego. Ty, no całkiem nieźle poszło, jakby tak dojechać kolegę. Co wy o tym myślicie? Nie takie głupie, nie? Chociaż on widzi, co się święci już chyba. Ty, no i jestem już koło niego zaraz. Mam go w boksie. No nie! On jest na hita, ale ja też, więc nie ma co ryzykować. Bum! Bum! Bum, bum, bum! Spacey Potato! Szybki kolapsik. Szybki dojaździk, to mi się podoba. Ja tu szybko z góry się rozejrzę, czy może nie jedzie gdzieś ten pan z prezentami. Ale no widzieliście to? Ja prawie umarłem, widzowie. I to tak bez kappy. Ale dostał dymy. Nie, no to musi już być zwycięstwo Manojka. No nie, no jest typ na zero totalnym. No, leży. Zostaw, zostaw, zostaw. Dobra, ja tam nie będę go lutował jako zbytnio. Poleciłem po prostu do strefy, bo się robi nieciekawie. No ale dwa kile są, więc już nikt nie powie, że nikogo nie zabiłem. A na solówkach u Manojka dwa kile to naprawdę spory sukces. Wow. Mamy takie poważne bitki, wam powiem. Co prawda ja nie mam za dużo mocy na takie poważne bitki. Ty, nie trafiłem go nic. Leży! Okej, okay. Jaki on miał... Wszystko! Co jest grane w ogóle? Uwaga, uwaga, top 3 Manojka jest tutaj grane. Ja bym chciał wskoczyć jakoś tutaj po loot, bo widziałem, że tutaj jakiś loot jest. Gdzie ten loot? A, no tutaj coś jest. To się nada nawet. Widzę nawet typów dwóch. No jednego. Coś tam zrobiłem.
Nie, to nie jest zbyt celne. Leży! No nie wierzę, że ja to wygram. Chłopaki i dziewczyny. Jeżeli to się uda, to będzie najciekawszy mecz w moim życiu. Ten typ miał wszystko złote. Dosłownie wszystko. Ale ten drugi typ już jest na mnie. Ładnie buduje nawet. Mógłby tak szybko gdzieś uciec. O nie, on mnie może stąd zwalić, nie? I będzie po mnie. Może, ale tego nie zrobił, co ciekawe. Dostał raz, nie za dużo. Dobra, tutaj mamy lekkie bitki, ale co ciekawe, ona się trochę mnie boi. Nie chce wchodzić na górę. No to co, czekamy, chillujemy. Nie ma co się zbytnio martwić, wychylać. I mam przewagę. Kolejny raz się koleżance dostało. I kolejny raz się koleżance dostało. I kolejny raz się koleżance dostanie prawdopodobnie. Dostała znowu. Bez armora jest. No dawaj, dawaj. No nie daj czekać sobie. Nie, no to teraz musimy to wygrać już. O, a, jeszcze żyjemy? Jakim cudem? Pum, pum, pum. Bum! Tego się akurat dzisiaj nie spodziewałem, powiem szczerze, grając solo. Co prawda te prezenty były dość dziwne i nie do końca graliśmy. No w sumie nie, no znalazłem to w prezentach. W prezentach są lepsze rzeczy niż pewnie zielony shotgun. Łapki w górę, suby na kanale, kodzik Manojek, bawcie się, bierzcie. Mam nadzieję, że wykorzystaliście kody. Kocham was i tutaj inne filmy macie. Ja jestem w szoku i mam obsra... Nie, nie będę mówił. Trzymajcie się, pa, pa!